Witam na moim kanale, mam na imię Wita, nagrywam z Turcji, z miasta Mersin. Jadę zobaczyć, jak miasto szykuje się do Sylwestra. No proszę, znalazłam choinkę. Szukam dzisiaj miejsca, jakiegoś placa, gdzie będzie odbywał się Sylwester. No, na razie właśnie znalazłam takie miejsce. I widzę, że są jakieś przygotowania. Tutaj ubrany samochód. To kolejna dekoracja, grzyb. No i tutaj widzę coś po raz pierwszego w moim życiu. To są budki telefonowe. Czy jak to się na to mówi? I to chyba nawet działa. Fajny sposób wymyślili na te budki. Takie piękne delfiny. No i to drzewo jest bardzo piękne. Wieczorem wygląda bardzo bajecznie, bo jest właśnie tam podświetlone lampkami i te śnieżynki też się świecą. Podobno dzisiaj o 19:30 tutaj jest koncert noworoczny, więc chyba znalazłam miejsce, gdzie dzisiaj pójdziemy. No i nareszcie pogodę mamy przepiękną. Jest tak świeżo, ale nie pada, więc mogę wyjść teraz sobie pospacerować i trochę pokazać Wam miasta. Zobaczcie, jakie są ławki. Tak przytulnie wyglądają, takie łabądki. Przyjechałam do centrum handlowego Forum Mersin. No i chcę pokazać Wam, jak to centrum jest udekorowane. Znalazłam bananowce. Ale chyba to nie jest teraz pora na banany. No proszę. Znowu nie miałam racji. Jednak są i banany. No i kolejne banany. Jak widać, są jeszcze bardzo malutkie, niedojrzałe. Ale za jakiś miesiąc na pewno można będzie już je zjeść. Jest to Saya Park. Lubię tutaj przyjeżdżać, bo jest takie malutkie, przytulne. Nie ma tu dużo ludzi codziennie. Mają pyszną kawę, internet.
Jak się wchodzi tutaj, no to witają takie pingwiny. Bardzo mi się podobają. Szczególnie ten tutaj przy fortepianu. Jak widać, Turcy bardzo lubią robić zdjęcia przy choinkach. Nałaziłam się po centrach handlowych, no i z chęcią teraz wrócę do domu. Dzisiaj po raz pierwszy wybieram się do tureckiego fryzjera. No nic szczególnego nie będę robiła, chcę po prostu obciąć końcóweczki. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że to tylko końcówki, więc to nic się nie stanie. No i trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. No właśnie, wynik jest taki, jestem bardzo zadowolona. Dostałam kawę turecką, do tego wodę, no jednym słowem. Nowa ja w nowy rok, z krótkimi włosami, no krótszymi, ale myślę, że ładnie, ładnie wyglądają. Jak widzicie, wróciłam od fryzjera i jestem zadowolona. Nareszcie mam przycięte włosy, bo jak wspominałam wcześniej, cały czas robiłam to na Litwie i nie odważyłam się do tej pory zrobić to tutaj. No bo cały czas widziałam, że faceci pracują przede wszystkim i jakoś mi się nie chciało tam iść. A dzisiaj zobaczyłam i była tam kobieta. I bardzo mnie to zdziwiło, bo w Turcji w tym zawodzie zazwyczaj pracują faceci. Bardzo mi się podobało, obsługa była bardzo miła. Fryzjerka miała asystentę, ona wykonywał pewne czynności jak mycie głowy, suszenie głowy. Ona przycięła mnie, modelowała potem, zapłaciłam 40 lir. No to jest po prostu za darmo, bym powiedziała. A przy tym, że kurs teraz chyba liry jest 6,40, więc jejciu, 7 euro, 6 euro zapłaciłam, więc myślę, że za przycięcie, za umycie głowy, modelowanie, no to jest naprawdę bardzo dobra cena. No i co? W nowy rok z nową fryzurą! No i w taki sposób będę kończyła mój filmik dzisiejszy. Bo Sylwester dzisiaj, więc się szykuję. Jak wspominałam, znalazłam miejsce, gdzie jest koncert, więc pójdziemy. Może mi się uda nagrać coś. Zobaczymy, co to za koncert, co tam będzie. No, ale jak nagrywałam cały czas, miałam jakieś szumy. Cały czas ktoś tam coś uderzał, jeździły maszyny, było sporo ludzi sprzątających. A było dużo ludzi montujących scenę. No, zobaczymy. Ciekawa jestem, jak ten Sylwester tutaj wygląda, bo wcześniej na Sylwestra byłam w Stambule. W Stambule żadnej różnicy nie zauważyłam. A było tak samo jak u nas na Litwie. Choinka, fajerwerki, każdy jest na dworze, więc tak samo. No zobaczymy, jak będzie tutaj. No, będzie koncert, będzie dużo ludzi, czy ludzi będzie mało. No właśnie, bardzo ciekawa jestem, czy robią to fajerwerki.
Słyszałam, że na rozpoczęcie sezonu robią, ale czy na Sylwestra? Kto wie. No ale organizacja już tam jest, przygotowują się, więc na pewno coś ciekawego będzie. No i co? Kończę. Życzę w tym ostatnim dniu roku, żeby ten następny rok był jeszcze lepszy, żeby Wam się wiodło, żebyście byli szczęśliwi. Jak ktoś jeszcze nie rozpoczął czegoś, o czym marzę, no to może ja będę taką motywacją, bo sama długo się nie zabierałam do wielu rzeczy, ale przestałam odkładać. Po prostu przestałam odkładać na później. Robię teraz. Życie jest jedne, więc życzę wszystkiego najlepszego. Ściskam mocno i zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmików. Ale już w nowym 2020 roku. Do zobaczenia, pa pa!